Zapewne dla naszych słuchaczy ciekawszy będzie komentarz pana prezydenta po wyborach w Stanach Zjednoczonych, po wygranej Baracka Obamy, bo znamy treść depeszy gratulacyjnej, ale myślę, że czekamy również na taki szerszy komentarz pana prezydenta. Ja myślę, że chyba nie towarzyszyły tej kampanii w Stanach Zjednoczonych jakieś wielkie polskie emocje. W zasadzie Polacy i słusznie przyzwyczaili się do tego, że staramy się przyjaźnie współpracować, mieć jak najlepsze relacje z Ameryką. Ale niewątpliwie dały o sobie znać, świadczą o tym sondaże opinii publicznej, także emocje już adresowane do konkretnych osób. I niewątpliwie pan prezydent Obama należy do tych polityków amerykańskich, którzy cieszą się w Polsce bardzo dużą popularnością i poziomem sympatii. Mam nadzieję, że jednym ze źródeł tego jest także jego wizyta w Polsce. Zaszczycił tutaj szczyt prezydentów z całej Europy Środkowo-Wschodniej, wyróżniając w ten sposób Polskę, ale także stwarzając możliwość do rozmów na ważne sprawy, dotyczące ważnych spraw w relacjach polsko-amerykańskich, na przykład w kwestiach wiz. Ja z mojego punktu widzenia zawsze cieszę się, że będę łatwiej współpracować z osobą, którą się zna, z którą ma się także już parę spraw umówionych, a one dotyczą tak istotnych kwestii dla Polski, jak na przykład problemy, relacje z Ukrainą, perspektywa Ukrainy. To było wielokrotnie przedmiotem naszych rozmów, ale także i nasz polski, nasz niewielki, ale istotny dla nas problem, jakim jest kwestia nieobjęcia Polski zasadami ruchu bezwizowego do Stanów Zjednoczonych. Obietnica prezydenta Obamy po wyborach, jak sądzę, będzie łatwiejsza do spełnienia. Oczywiście będzie to wymagało także uruchomienia pozytywnych działań ze strony większości republikańskiej w Kongresie, bo ta ustawa może przejść tylko i wyłącznie w wyniku współdziałania obu amerykańskich. Może zaskoczę pana prezydenta, ale my mamy jeszcze obiecaną jedną wizytę prezydenta Obamy. Mój redakcyjny kolega Marian Turski, współbudowniczy Muzeum Holokaustu, ma przyrzeczenie pana prezydenta Obamy, że przyjedzie na otwarcie Muzeum Żydów Polskich. Tak, ma pani rację. Ma pani rację i sądzę, że to też jest bardzo, bardzo realne. Oczywiście musi być zakończona sama inwestycja. Ona jest, pamiętajmy, są zobowiązania obu stron, bo zobowiązania strony polskiej, ale także i diaspory żydowskiej w świecie, głównie amerykańskim, co do finansowania. Ale sprawy się posuwają dobrze i mam nadzieję, że to też będzie okazja do wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych, a łatwiej w sytuacji, kiedy ponownie prezydentem będzie pan Obama, obiecał. Panie prezydencie, mówiło się, że w czasie pierwszej swojej kadencji prezydent Obama niespecjalnie przejmował się, że tak powiem, Europą. Władze Unii Europejskiej, przewodniczący Komisji Europejskiej, przewodniczący Parlamentu Europejskiego już w tych pierwszych swoich wystąpieniach po wyborze wyrazili nadzieję, że to zainteresowanie Europą będzie większe. Pan sądzi, że to jest możliwe? Sądzę, że trzeba być tutaj realistą. Są obiektywne przyczyny zmian głównych kierunków polityki, zainteresowania polityki amerykańskiej. Ona się rzeczywiście razem z komponentem siły przenosi w coraz większym stopniu w rejon Azji. I to trudno nie dostrzec racjonalnych przesłanek tych decyzji. Natomiast sprawą Polski, sprawą Europy jest zabieganie o to, aby w jak największym stopniu w wymiarze politycznym, ale i także militarnym, Stany Zjednoczone utrzymały swoją mocną obecność w świecie europejskim, bo to leży także i w naszym polskim interesie. Mamy tu sukcesy do odnotowania, to jednak może nie na jakąś ogromną skalę, ale jednak po raz pierwszy jest obecność żołnierzy amerykańskiej na ziemi polskiej. Od 9 przyjeżdża ten kontyngent lotniczy. I to jest sygnał bardzo istotny. Dla mnie istotny także z punktu widzenia budowania przekonania i polskiej opinii publicznej, amerykańskiej, że Polska dla Stanów Zjednoczonych jest krajem liczącym się także w tej wielkiej światowej polityce, gdzie się w tej chwili żołnierze amerykańskiego z Europy przenosi raczej na Azję. To jest najpierw taki przypadek, że żołnierz amerykański będzie już na stałe stacjonował, a nie tylko przyjeżdżał do obsługi. To jest istotna zmiana. Tak? Powiedziałem, skala tego zjawiska nie jest wielka, ale jest. I to wszyscy docenią. I to jest po
po pierwsze. Po drugie, wie pani, wydaje mi się, że jednak warto odnotować to, że w polityce amerykańskiej, to jeszcze za czasów dotychczasowej prezydentury prezydenta Obamy, nastąpiła korekta pierwotnie zgłaszanych projektów całkowitego niemalże wycofania żołnierzy amerykańskich z Europy. Została zastąpiona także ustami prezydenta Obamy deklaracjami o pewnej korekcie liczebności żołnierzy ilości żołnierzy amerykańskich, co już jest zasadniczą różnicą w stosunku do pierwotnych obaw, że Amerykanie w ogóle tutaj w pełni zwijają swój potencjał wojskowy, co dla nas jako kraju i ze ograniczonym potencjałem wojskowym i kraju z doświadczeniami trudnymi historycznymi w zakresie bezpieczeństwa nie było, nie jest i nie będzie bez znaczenia.